Nie ma czegoś takiego, że zaczynasz biznes i myślisz sobie, że to wszystko tak będzie lekko. Jak się nastawisz na to, że będzie ciężko, to wtedy ci będzie lekko, bo będziesz uważał, że to jest normalne. Są osoby, które nie dadzą rady otworzyć firmy, dlatego że wiedzą, że gdzieś może być ryzyko i jeszcze, nie daj Boże, właśnie gdzieś poszło coś na minus. Jaki pan taki krami? Wasza firma jest taka sama jak wy. I my jesteśmy taką jakby prostokątem, gdzie powinno być trochę rodzica, dorosłego i dziecka. Moim gościem jest niesamowita bizneswoman. Jestem olbrzymie wdzięczny, bo po raz kolejny będę miał przyjemność porozmawiać na żywo, no właśnie naszym live'ie z Beatą Dżazdą, właścicielką, założycielką firmy Betamed, największą siecią klinik medycznych w Polsce. Beata zatrudnia ponad 3000 osób. Twoja firma działa w ponad 91 punktach. Poza tym prowadzisz kilka biznesów w Polsce i na świecie. Tak. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że łączysz to wszystko z podróżami, z rodziną i z tym, żeby mieć czas na takie spotkania jak to. Na konferencję Wall Street. Też ci chciałem podziękować, że przyjąłeś nasze zaproszenie i wystąpisz. Bardzo dziękuję. Wystąpisz, Beato, w panelu takim biznes w kobiecym stylu. Pokażesz, jak to robią po prostu kobiety. Tak jest. Witam serdecznie. Także tutaj przywitajmy grabami. Dajmy energię na czacie i lecimy. Beato, to opowiedz nam trochę właśnie o tym, jak ty to wszystko właśnie łączysz. Tak bym od końca trochę zaczął. Jak łączysz ten biznes z podróżowaniem, z rodziną, z tym, że dzisiaj jesteś w Warszawie, że to też dziećmi się... I to spotkanie, inne spotkania. Tak, wiem, że za chwilę masz kolejne. Tak. Jak to jest, że z takim sukcesem to wszystko po prostu ogarniasz? Wiecie co, na to jest tylko taka chyba jedna recepta, bo jak często jestem o to pytana, to się już w końcu zaczęłam na to sama zastanawiać. I myślę, że to nie trzeba jakiejś wielkiej mocy, żeby to łączyć, bo naprawdę sami wiecie, że jak macie coś, jakąś firmę, którą prowadzicie i to jest pasja wasza, to właściwie wszystko połączysz, bo traktujesz, że wszystko ma być wykonane. O, może tak podchodzę do tego, tak? To jest jakiś obowiązek. Muszę się spotkać, mam kilka spotkań, muszę w międzyczasie jeszcze coś zrobić, co też obiecałam rodzinie i tak dalej, więc wszystko układam, po prostu trzeba być dobrze zorganizowanym i kochać to, co robisz. Wszystko połączysz, a dwa, cały czas ta energia, która mnie pcha, no po prostu jest nie do zatrzymania, bo nowe rzeczy wciąż otwieram i to mi dodaje skrzydeł. Mhm. A czy to jest niesamowite właśnie? Chciałbym trochę ten temat podrążyć dzisiaj. Jak stworzyłaś sobie, albo czy się urodziłaś z tym? Właśnie to jest pytanie, czy ty się z tym po prostu urodziłaś i tak miałaś zawsze, czy wypracowałaś sobie taki mindset, taki sposób myślenia, że ty jesteś po prostu nie do zatrzymania. Ja to tak widząc, obserwując to, co robisz, jak działasz już od dłuższego czasu. Opowiadając dzisiaj ci, nie? Tak, ale właśnie no to, co mi dzisiaj mówiłaś, to też mi znowu rozszerzyło głowę. Jak być nie do zatrzymania? Jak mieć taki mindset sukcesu, nastawienie na sukces? Czy to ty to miałaś zawsze, że ty tak miałeś w szkole? Czy ty po prostu pracą ciężką, inwestowaniem w siebie? Słuchajcie, z tym się człowiek rodzi. Musisz mieć takie cechy charakteru, że kochasz tworzyć. To jest pierwsza rzecz. Dwa, musisz mieć takie cechy charakteru, że jesteś odważny, że to ci wręcz nakręca, że kilka rzeczy nawet jak bierzesz sobie na głowę, to właściwie cię to cieszy. To nie jest tak, że są osoby, które mają tylko jedną rzecz i już następnymi się nie chcą stresować, bo ta jedna rzecz ich już tak bardzo stresuje, że więcej nie zrobią. A ja nie przeszkadza mi to, że jest więcej rzeczy, wręcz odwrotnie. Włącza mi się coś takiego, to jest prawda, taka obowiązkowość i dwa, to, że aha, muszę przyspieszyć w ciągu dnia nawet swoją energię, żeby wszystko poukładać. I w ogóle mnie to nie stresuje, więc wręcz odwrotnie. Już rano wstaję i wiem o tym, że aha, dzisiaj jest dużo do zrobienia, koniec, robię to jak ten przecinek, jak to mówisz. I naprawdę z tym się troszeczkę trzeba urodzić. Dwa, to w trakcie działania i ciebie nakręci i jeszcze bardziej wyzwolisz ten talent, bo to jest talent. No tak, ale często się słyszy, słuchając wywiady nawet bardzo znakomitych sportowców, bo sport i biznes mają wiele wspólnego, że talent jakby talentem, ale ciężka praca i ogień jakby to jest najważniejsze, ale zawsze najważniejsze jest ta praca. Oczywiście, właśnie my kiedyś rozmawialiśmy o tym, że nie ma czegoś takiego, że zaczynasz biznes i myślisz sobie, że to wszystko tak będzie lekko. Jak się nastawisz na to, że będzie ciężko, to wtedy ci będzie lekko, bo będziesz uważał, że to jest normalne.
Ja tak podeszłam do pracy. Wiedziałam, że aha, muszę to zrobić, to. Zauważyłam, że siedzę do 12 w nocy na początku. No to wszystko robiłam, żeby to było mniej. Bo tak to się zaczyna zawsze, prawda? Sam wiesz, ile ci też czasu potrzeba na rodzinę, ile czasu na pracę i jak to trzeba potem układać fajnie, prawda? I ja uważam, że to, że ty zaczynasz coś robić, układasz sobie tak, żeby ci dało możliwość jeszcze właśnie, żebyś miał czas na tą rodzinę, tak? Uh-huh. A dwa, to co mówisz, tak? Dobrze, to jest talent, rodzisz się z taką osobowością, bo nawet już nie chodzi o talent, o cechy charakteru. Cechy charakteru, czy tak jak poprzedni mój mówił, czy jesteś na tyle silny psychicznie, tak samo, bo w biznesie niestety jest trudno, ale no trzeba trochę odpuścić i trudno. Ja się nie przejmuję wieloma rzeczami, bo bym zwariowała. Są osoby, które nie dadzą rady otworzyć firmy, dlatego że wiedzą, że gdzieś może być ryzyko i jeszcze, nie daj Boże, właśnie gdzieś poszło coś na minus, to jest tragedia, bo przecież tu stracili jakieś pieniądze. Tu, no i co z tego? Gdzieś straciłam, tu nie straciłam, idziemy dalej, tak? Nie wolno się na tym zatrzymywać, nie wolno na tym się użalać, że tu straciliśmy gdzieś 20 tysięcy, a tu 15, ale tam gdzieś może będzie za chwilę zysk dzięki tej stracie, że poszłeś dalej i nie odpadasz się na tym, nie zastanawiasz. Coś kosztem czegoś i wychodzisz na coś większego. Ja pamiętam, jak mi kiedyś ktoś z dyrektorów mówił, ale Beata, to trzeba, wiesz, mamy tyle filii, ta już jest na minus, tam 16, ta jest... No i co z tego, że na minus 16, tak? Ale to jest ważne, że ona jest, że tam, wiesz, że się wzrastamy. I co? Okazało się potem, że się liczyło w NFZ-cie, jak długo już jesteś w danym miejscu. Miałeś więcej punktów przy konkursie i już się firma rozwijała, tak? Więc nie wolno trząść się, ja tyle po właśnie powiedziałam, nie wolno się trząść nad tym, że gdzieś troszeczkę coś stracicie i uważacie, że to jest już może jakaś porażka. Nie, to jest normalna rzecz przy prowadzeniu biznesu, więc muszą być te cechy charakteru takiego wyważenia, spokoju, niepanikowania, bo na tym polega biznes. Nie mylą się ci, którzy nie pracują. To jest normalne. Tak jest, to się zgadza. Ale bo ty nie pochodzisz z bardzo przedsiębiorczej rodziny, sama do tego doszłaś. Tak. Ty zakładałaś sobie Betamed jakby sama na początku. Od zera. Czyli był jeden gabinet, byłaś ty. Tak, byłam ja i nic więcej. No i właśnie tutaj co? I miałaś w głowie od razu myśl, że zrobię z tego wielką franczyzę, sieć, to będzie wielkie? Absolutnie nie. I z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, teraz nawet dzisiaj rozmawiałam z pewną osobą, który zaczął jakieś szkolenia, właściwie potem coś jeszcze i właściwie nie wiedział nawet, że dotknięcie danego tematu na rynku spowoduje, że on wpadnie na pomysł budowania wielkiej szkoły. Tak? To nie było tak, że ktoś pomyślał o czymś wielkim. Ja nawet na różnych kierunkach studiów, jak jestem, byłam na MBA, to ja się nie zgadzałam z wykładowcą, który nie był absolutnie biznesmenem i tam wykładają. Tak? Uważam, że to też nie powinno tak do końca być, bo powinni wykładać praktycy. Dlatego, że jeżeli on przedstawiał coś takiego, że ty powinieneś się od razu zastanowić na tym, zrobić sobie plan taki, wiesz, na ileś tam lat. Oczywiście, że musisz mieć jakiś plan dłuższej perspektywy, ale nie taki odległy, że jak spojrzysz na to, to się wystraszysz. Więc jak ja stałam i mówię tak, nie, to jest niemożliwe, bo jak ja bym założyła, że ja zaczynając z tym jednym pokoikiem, ubranym fartuszkiem, mówieniem sobie, no i co teraz? Pomysł mam i mam nadzieję, że to się ziści, ale zobaczymy. Więc jeśli wtedy bym ktoś powiedział, Beata, jesteś tu i teraz zrób sobie plan, że musisz założyć, wiesz, 91 punktów w Polsce, masz zatrudnić 3,5 tysiąca ludzi, to już się nastaw, masz zbudować klinikę 8 tysięcy, ale oprócz tego jeszcze masz 5 firm, czy 7, już teraz, czy 8, tak, za granicą, tu, na tym kontynencie, czy na drugim, to powiedziałabym, Boże, no jak to zrobię, no nie zrobię tego. Więc to jest fajne dla was wszystkich, jeżeli mogę powiedzieć, że macie małą firmę, to jest fantastyczne, bo nauczcie się tak być tym liderem swojej branży można właśnie, że uczymy się jednej rzeczy i potem stawiamy ją identyczną jak pieczątki. Ja zauważyłam, że tak to u mnie wyszło, że zrobiłam fajną już rzecz i fajnie prosperowało to w małej ilości na Śląsku, w Katowicach na przykład. Potem zrobiłam filię w Opolu, gdzieś tam jeszcze i po kolei w 11 województwach. To samo tworzyłam nawet. Taki przykład mogę dać, że jak miałam w Katowicach, sama sobie wymyśliłam teczkę dla pacjenta, pięknie podpisaną, w którym miejscu co ma być, jak tam trzymamy dla NFZ-u, bardzo ładnie poukładane wszystkie dokumenty, te co trzeba dla tego pacjenta i miesięczne rozliczenia. To jest identycznie prowadzone w tych 91 filiach.
To jest świetne. Nawet opis, słuchajcie, na tej teczce jest w tym samym miejscu godziny, w który wchodzi lekarz, pielęgniarka i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest normalna pieczątka. I proponuję właśnie, że jeżeli coś zaczynacie zrobić w małej formie i jak to ci wychodzi, czujesz, że nad tym panujesz, to tak jak jedziesz autem małym jakimś, tak? Czujesz, że nauczysz się tego, jak to auto hamuje i ruszasz, no to jesteś odważniejszy, bo zapanujesz nad tym, tak? Więc jak się nauczysz panować nad czymś małym, zrobisz to drugie, trzecie i tylko po prostu powiększasz, tak? Ale jak być tym liderem oprócz tego powiększania? Zwrócić uwagę na to, żebyście mogli być wizjonerami, tak jak ja. Cieszę się bardzo, że to Janusz Bryzek w Dolinie Krzemowej, mój Beata, to jest nasz polski wielki naukowiec, mówi, bo ty jesteś wizjonerem, dlatego tak to tworzysz i nie umiesz się zatrzymać i dalej działasz. Dlaczego? Dlatego, że mam najpierw wizję, co mogłabym zrobić, żeby było lepsze, nawet ta sama usługa. I możecie sobie wymyślić jakąś inną usługę, ale jak wymyślisz sobie, że ta usługa, którą robisz, będzie miała lepszą jakość, będzie miała, nie wiem, więcej kolorów, tak, no bo nie, trudno mi powiedzieć, o jaką branżę chodzi. To tak jak dzisiaj powiedział pan, że on zrobił, że pierwszy był, czekaj, ja tak siedziałam, mówię, o właśnie, ja też, że on był prekursorem. Ja mówię, przecież ja tak samo w służbie zdrowia. To samo wyszło, zaraz mi się to przypomni. Czyli możemy się tu zgodzić z takim stwierdzeniem, jak robisz małe rzeczy, tak robisz duże rzeczy? Tak, oczywiście. Naucz się na małej próbce. Działać się. Zatrudnij 5 osób. Tak. Zobacz, jak się zatrudnia, jak się płaci podatki. Zobacz, jak ludzie reagują na tą usługę i tak dalej. I powiększaj to, rób to w innym mieście, rób to w tym mieście, tak? I zaczniesz mieć taką filię, sieć, powierzysz to trochę swoim ludziom, z którymi się, i to jest zarządzanie płaskie, ja tak robię właśnie. Spotykam się ze wszystkimi koordynatorami w Betamedzie, ze wszystkich województw i oni robią to samo, mają te same wytyczne, rozjeżdżają się. Ja zawsze im mówię, wiesz jak? Słuchajcie, wy w tych filiach jesteście mną. To tak jak ja bym siedziała, proszę odbierajcie ten telefon i mówcie, że oczywiście proszę się nie martwić, zaś się zajmie. Czy jestem akurat pacjentem i moja rodzina u ciebie i wiem, że tak jest. Jakby, tak. Na szczęście ja osobiście nie mam na razie potrzeby, ale ta radość, ta empatia. Miłość, tak. Wychodzi po prostu wchodząc już do Betamedu. Bo to jest powiedzenie takie, jaki pan taki krami. Wasza firma jest taka sama jak wy. Popatrzcie na ciebie, jak jesteś bardzo pozytywny, jaki klub przedsiębiorczości jest. Słowa mają moc, więc mówimy dobre rzeczy, bo to ma ogromne znaczenie. Myśli, słowa. Mają moc, ale wychodzą z kogo? Wiesz, wychodzą z pozytywnej osoby. No tak, no bo to tak działa. Masz rację. Ale tak, ale jeszcze wracając do tej mentalności. Tak. Jak ty to. Czy ty sobie na to bierzesz? Kluczmy już to pytanie. Ale bo jesteś taka nakręcona cały czas, lecisz często do petardzie. Tak, bo ci dziękuję. Ja wiem, jak się czujesz, bo też często tak mam. Ale mówię, jeszcze nie było tego pytania, nie? Ale nikt nie zadał właśnie tego. Jak ty to robisz? Masz jakieś rytuały, afirmujesz? Czy bierzesz jakieś herbaty? Ja. Nie. Nie piję kawy, To powiedz taki rytuał, że masz tyle energii w sobie niemal non stop. Dobrze. Przede wszystkim nie piję kawy, słuchajcie, no bo ja się źle czuję po kawie. Widocznie mam już taka jestem dobrze nakręcona, że nie trzeba mi kawą się pobudzać. Nie palę papierosów, tak, nie piję wina i tak dalej. Jedynie nauczyli mnie tekili, no to czasem mogę sobie pozwolić, chociaż tyle. Ale teraz wracając do tego twojego pytania, bo to też ważne, że to powiedziałam. Wyobraźcie sobie, że ja podziwiam ludzi, ale ja nie biorę nawet witaminy C, gdzie powinno się pewnie jakieś suplementy brać. Ja nie mam na to czasu, nie dbam za bardzo. I tak naprawdę, jak ktoś mi się pyta, czy coś bierze, ja mówię, wtedy mi się przypomina, że nawet nie profilaktycznie czegoś nie biorę, więc nie, no nie biorę nic. Tak? Po prostu biorę radość, życia. Tak, no. Ale co, czytasz jakieś książki, oglądasz teraz materiał? Nie mam na to czasu. Myślę o tym, co robi, na okrągu mam telefon i cały czas muszę być czujna. Muszę być czujna, gdzie, w której filmie się dzieje, ale mnie to cieszy. Ale ludzie, którymi się otaczasz, też są tacy nakręceni? Od nich też czerpiesz tą inspirację? Moi pracownicy tak, ale bardziej ja ich inspiruję. Nie, chyba właśnie jak tak bym się zastanowiła, to nie biorę jakieś
przykładu z kogoś. Ja się cieszę, że ja... Wiecie co, cieszy mnie to, że ja pomagam. Chyba to. To mnie nakręca. Nakręca mnie to, jak się spotkam nawet właśnie z tymi moimi pacjentami. Oni mi dają miłość, ja też. Ja wychodzę jak na skrzydłach, że udało mi się. Może o, inaczej. Patrzę do tyłu często, co wyszło i to mnie cieszy. Czyli mówię to samo, tak, i mówię to samo do moich dzieci. Słuchajcie, nie porównujcie się ze mną, tylko zróbcie coś małego, wy również. I cieszcie się już z tego, że to wyszło. Po prostu nie nastawiajmy się na jakieś miliony, one same przyjdą. Tak się będziemy skupiać na tym, żeby tylko fajnie to szło. Tak, skupiajmy się na tej pasji naszej, na tym, żeby oczywiście były zyski. Bo zawsze się mówi, że w Polsce dawniej jeszcze właśnie, tak jak tu przedmówca, że to jest takie pejoratywne, bo mamy zysk. Ma być zysk. We wszystkich państwach to jest normalne. W Stanach patrzymy na to właśnie, że czy jeździsz dobrym autem, czy umiesz zarządzać swoją firmą, to znaczy, że jesteś dobrym przedsiębiorcą, a nie, że się musimy ukrywać, żeby nie było widać, że czasem mamy zysk, tak? Nawet przed pracownikami czasem gdzieś ktoś tak ma, tak? Więc to na to nie patrzmy. Właśnie nie patrzmy, w ogóle nie żyjmy tym. Myśmy, skąd to bierzemy? No jeszcze raz pytasz mnie, no skąd? Nie wiem, no mam taką energię wewnętrzną i bardzo nakręcam. Chciałbym wiesz, dać coś naszym słuchaczom, jakąś wskazówkę, bo wiesz, bo oni jak wyjdą... Patrzcie się na to. Ja nie mam czegoś takiego, więc jakby chciałbym dać coś... To już powiem. Żeby zrobili tak to samo i mieli też tak podobne rezultaty. Patrzcie na to już, co wam wyszło. Cieszcie się z tego małego. To musi was nakręcać. Wyszło mi, jest, malutkie. Idę, nie zawiścić, nie zazdrościć. Ba, no i co z tego, jakie mam takie małe. Patrzcie do tyłu, że jeszcze inni nie mają nawet takiego czegoś małego. Tak. Doceniać. Doceniać. Cieszę się już. Wdzięcznym za to, co masz i pielęgnujesz. Sobie pielęgnujesz. Nie patrz, nie czytaj. Ja bym tak coś takiego bym teraz wręcz powiedziała, bo zawsze mówimy, czytajcie to, czytajcie to. Owszem, może czytajcie, ale już nie zarzućmy się tymi książkami tych wszystkich milionerów, bo za chwilę rzeczywiście każdy się nie będzie cieszył, ani ja, bo będę patrzyła na kogoś jeszcze większego, tak? Cieszmy się z tego, co mamy. I rozwijajmy i aha, no i przede wszystkim musicie mieć marzenia. Ja jak wykładam na Akademii Medycznej, to mówię o osobowości. Słuchajcie, my jesteśmy taką jakby prostokątem, gdzie powinno być trochę rodzica w osobowości naszej, dorosłego i dziecka. Jeśli te proporcje są zaburzone, to słuchajcie, jak ktoś ma za dużo rodzica, jest okropnym partnerem, jest okropnym przywódcą, bo on wiecznie poucza, tak? Mamy mieć troszkę z rodzica, najlepiej, żeby mieć tyle z takiego dorosłego człowieka, ale musimy mieć też dziecko w sobie, nie można mieć tyle, nie możemy być za poważni. I jak będziemy mieć taką radość, to to, co robimy, to, co ty teraz robisz, już cię cieszy, tak? To cię będzie, po pierwsze, doceniamy, po drugie, wizja, że ja jeszcze to, wiesz, czujcie już to, jak to będzie, jak to powiększycie. A powiększysz czym? Pracą dalej ciężko. Oczywiście, ale ta praca jest ciężka, ale i satysfakcja jest, tak? To tak jakbyś bardzo ciężko fizycznie pracował i właściwie zobaczysz, że nie wiem, przykład nawet czegoś tam, dużo węgla i zrzuciło się to do piwnicy kiedyś, tak? Taki specjalnie przykład daję, to, jaka to jest satysfakcja, to samo jest z tego. I to, że na pewno powiele. Taka chęć tworzenia i że się wam uda, nie bać się niczego. I nie patrzysz się na tych największych, kiedy wy będziecie tacy, tylko owszem, można czytać, patrzeć i wyciągać z tego wnioski, które się wam przydadzą w waszej firmie. Już się cieszcie tym. Tak, moi drodzy, ja polecam wam obserwować Beatę na Instagramie, bo tam codziennie macie tyle baterii, tyle pozytywnej energii, tyle pozytywnego flow, który od ciebie płynie. Ale to są bardzo fajne wskazówki. Marzenia doceniamy, cieszymy się małymi rzeczami, idziemy do przodu. No i tak. I następną rzeczą, którą możemy powiedzieć, popatrzcie nawet dzisiejsza sytuacja, tak? Nie powiem jeszcze co i jak, ale już wiem, że w kolejną firmę gdzieś tam zainwestuję, pójdę już mnie to cieszy, tak? Marzenia, ale to nie są marzenia, że macie usiąść i marzyć, tylko jak ja mam wizję i ja ją czuję, to ja już czuję, jakby to było, tak? To jest świetne. Tak? A za chwilę pojawia się następna osoba, jak ci mówiłam, się okazuje, że będzie potrzebowała już tego, co ja chcę stworzyć. No to jest po prostu... Wiem, o czym dzisiaj tworzyliśmy na Rusy, też były te motyle, też była ta adrenalina, też były to cały czas te pozytywne wibracje. I to powinno przyjść naturalnie, ale jeśli nie, to sami ci, którzy nie mają aż takiej pozytywnej energii, sami jesteście w stanie otworzyć się, że aha, mam to... Następną już mam wizję, Boże, ja to zrobię, tak będzie, tak? I to jest świetne. A mówisz, jak się mój dzień zaczyna? Wyobraźcie sobie, że jak wstaję, to specjalnie
sama się uśmiecham. I wierzcie mi, że podnoszenie tych kącików do góry, to zaczyna wam się chcieć śmiać, że coś takiego robicie. Aha, miałem pamiętać, że od rana mam być pozytywny. To jest super. Mhm. Spróbować tak trzeba. Okej, okay, to ten temat mamy na pewno może w sesji pytań odpowiedzi. Jeszcze więcej będziemy mówić. A jak sobie Beata Czadzga radzi w trudnych sytuacjach? Staram się właśnie nie przejmować. Już kiedyś przeszłam ten etap, że się przejmowałam, zawału serca, bym mama włos nie dostała. Tylko tak jak tutaj mówił mój przedmówca, my nie mieliśmy kiedyś spotkań. My nie mieliśmy takiej, wiesz, możliwości, nie było internetu i tak dalej. I my tak naprawdę musieliśmy sami na swoim przykładzie sobie gdzieś tam radzić. I nie wiedziałam, że mam się tym nie przejmować. Przejmowałam się różnymi drobiazgami. Teraz już tak się nie przejmuję. Dzieje się coś, od razu muszę się poczuć, że aha, to jest temat do rozwiązania. I nawet jak była jakaś mała porażka, jest żal, dobra, ale idziemy dalej. Nie ma możliwości czegoś takiego, że wiesz, poddajesz się. A to same cudowne tutaj komentarze o tobie, także moi drodzy, ja wrócę do czata. Chciałabym widzieć. Tak, ja cię połączę wszystkie, ale to w sesji zaraz pytanie odpowiedzi. Natomiast tak, bardzo się cieszymy i chcemy więcej, piszcie tutaj już pytania, sobie notujcie, bo będzie się na pewno jeszcze siedział. Proszę o pytanie. Czyli trudności... Nie przejmować się nimi, bo to jest normalne. Jest mi przykro, oczywiście, tak, że to nie jest miłe, ale idziemy dalej. Trudno. Ale też tego się nauczyłam, widzisz. Ja tego nie wiedziałam, więc jak już macie taką możliwość spotykania się z nami, to bierzcie do serca sobie te rzeczy, które już wam gdzieś tam was bolą i szybciutko możecie zniwelować. A ja musiałam przejść, nauczyć się tego, tak? Jak się stać bardziej osobą zrównoważoną, żeby się od razu nie przejmować i bzdurami nie denerwować, zwłaszcza przy zatrudnianiu ludzi. To nie jest też łatwe, prawda? Bo przecież mówi się, życz wrogowi pracy z ludźmi, bo za chwilę właściwie dochodziłam do tego, że ja nie myślę o strategii firmy, tylko jak w przedszkolu rozwiązuję, wiesz, problemy ludzi, bo ten się z tym pokłócił, wiesz, a też na to musisz mieć wpływ, nie pozwolić, żeby ktoś mobbingował kogoś, absolutnie od razu z taką osobą się trzeba pożegnać w zespole. Czy ktoś jest agresywny, również, choćby był najlepszy w pracy, musi być super atmosfera dla pracowników pracy i oni muszą wiedzieć, że ty jesteś bardzo silnym rodzicem i sprawiedliwym, że nie dopuszczę do tego, żeby komuś się działa krzywda. Wszyscy to wiedzą i się świetnie im pracuje. Właśnie chciałem o to teraz zapytać, bo jesteś świetnym przedsiębiorcą i menadżerem. Masz tak duży zespół, kilka tysięcy osób w jednej firmie, a masz jeszcze inne firmy, tak, i to nie tylko w Polsce, ale również w Stanach, gdzieś tam wszędzie są ludzie. Jest Beata w centrum. Jak to się dzieje, że ty właśnie te firmy tak ogarniasz, że wszystkie one działają, tu wchodzisz w nowe interesy, inwestujesz teraz swój czas i kapitał w nowe firmy, a wszędzie firmy są oparte o ludzi na koniec dnia. Tak. Po pierwsze, jak ty tych ludzi dobierasz do współpracy? A po drugie, właśnie jeszcze wróćmy do tego zarządzania, bo to jest na pewno ciekawe. Jak ty to robisz? Dobrze, to zaczniemy od ludzi. Od tych ludzi. Najważniejsze jest zatrudniać ludzi samemu, zwłaszcza tych takich pierwszych 3 tysiące osób. Ale czekaj, 3 tysiące osób zatrudniłaś samemu? Więc dlatego, słuchaj, pierwszych takich, wiesz, 20 osób, 30, 40, 100, 200, 300 i już następnych, no nie ogarniesz, tak? Ale tych koło ciebie, którzy jak gdyby sterują ze mną tą łodzią, to trzeba samemu zatrudnić, bo oni muszą mieć identyczny charakter. Oni muszą mieć identyczny charakter, oni muszą być z podobną energią i podobnym charakterem, tak jak małżeństwo. No nie możesz mieć osoby, która będzie całkowicie odstawała od ciebie, bo to nie pójdzie, tak? Nie mogę mieć osób zatrudnionych takich, że jak rozmawiam, to mi ta osoba nie pasuje, bo jest zamknięta, tak? Ja jestem ekstrawertykiem, będzie introwertykiem i w ogóle charakter, wiesz, marudzący, wiesz, nie lubię takich osób, więc mi praca by z tą osobą nie szła, ani tej osobie by nie było fajnie, więc musisz dobrać do swojego charakteru ludzi, wiedząc, że z nimi codziennie będziesz siedzieć i rozwiązywać problemy, żeby te osoby miały kulturę, że kłócimy się o coś, a nie wywyższamy i panuszymy. To nie o to chodzi, tak? Więc zatrudniasz sam. Niestety cały czas, niestety tylko mówię dlatego, że jest to czasochłonne i nie ja siedziałam do nocy, ale daje to taki efekt, że przychodzę do kliniki, macham do każdego, każdy mnie zna, wie, że to jestem ja, a ja wiem, że to jest ta dziewczyna, czy ten mężczyzna, czy kobieta, z którym rozmawiam i z którym osobiście opowiadam o mojej pasji, misji. Dlaczego? Dlatego, że świetnie kiedyś ktoś powiedział, a to wciąż powtarzam, żeby ludzie zbudowali tą łódź z tobą, to nie jest sztuką dać im drzewo, młotki i tak dalej, tylko naucz ich miłości do oceanu.
to oni pięknie zbudują tą łódź. To samo jest w pracy, jak ich nauczysz i będziesz czuł, że te osoby kochają pacjentów, nie wiem, przykład taki, czy kochają zarządzanie i marketing, coś jeszcze, tak, i operacyjne rzeczy, to jak oni czują w tym pasję, to biegniemy z tym, bo to jest ich też radość. A ktoś tylko przychodzi, ma coś zrobić, nie osiągniesz nic. I następna rzecz, trzeba pilnować, żeby w tych pomysłach, a zwłaszcza ja, jak już widzę, że tu mogę otworzyć tą firmę, to żeby ludzie nadążyli za tobą. Bo ja mogę mieć wiele pomysłów strategicznych, już pomogę, jak osiągać tamto, jak możemy następne kliniki otwierać, ale no nie zatrudnisz szybko tak ludzi, żeby oni już byli z doświadczeniem w tym, no nie, bo te doświadczenie nabierali przy mnie, tak? Mhm. Więc no niestety masz też taki czasem ograniczony rozwój, tylko z tego względu, że nie ma dużo ludzi takich, że powtórzysz taką samą ogromną grupę w nowe miejsce, tylko musisz tworzyć od początku. Mhm. To też. Mhm. W każdej z tych firm... W każdej chwili zatrudniałam, musiałam zatrudnić tak osobę przez siebie, bo ja wiem, że siedzi wspaniała osoba w Żywcu, że siedzi wspaniała osoba w Opolu, w Bielsku, w Kielcach. Ale co, klasycznie rekrutacja przez internet, CV i ty prowadzisz rozmowy? Nie. Ludzie się zgłaszają, rozmawiają najpierw z osobą z HR-u, potem rozmawiają z dyrektor medyczną, czy pod względem merytorycznym, ale na końcu ja nieraz mówiłam, co wy dziewczyny, kogo wy mi tu daliście? Absolutnie ta osoba nie może być w tej chwili. Nie widzę jej, żeby ona była ciepła, kochana, że ona odbierze telefon tak jak ja. I te panie, które już też w HR-ze są, one też się uczą, mówią, nie, tej osoby nawet nie pokazujcie Beacie, bo na pewno nie przejdzie. Także już wiedzą, jakich ludzi kocham i takich ludzi już mi przynoszą i ja jeszcze z tego robię selekcję albo już w ogóle. Najpiękniejsze jest to, że te osoby, jak z nim rozmawiam, mają już łzy w oczach, przytulamy się. Jak wychodzimy na korytarz, już ta pani jest popłakana i poprzytulana. Jesteśmy też dyrektorzy, wiedzą, że już zatrudniona, czy pan. To ciepło od ciebie bije, więc na pewno też zarażasz właśnie cały zespół i to idzie dalej. To jest zespół, słuchaj, i do administracji, i do księgowości, wszędzie. Tak? To nie tylko chodzi o lekarzy, pielęgniarki. No bo jak zadbamy dobrze o zespół, to oni zadbają o pacjentów i klientów. Tak, i ostatnio bardzo fajnie powiedział taki pan, gdzie poznaliśmy się gdzieś tam przy gazecie Forbes, gdzie też mówiłam właśnie o tym, jak zatrudniam i tak dalej, on to usłyszał i po roku spotykamy się i mówi, Boże, Beata, wyobraź sobie, że firma mi zaczęła padać, a moja żona mi przypomniała, słuchaj, ale ty się spotkałeś kiedyś z taką panią Beatą i ona mówiła, że dlatego jej firma dobrze idzie. Co mówiła? On mówi, no tak, że ona osobiście zatrudniała ludzi, a on dał już to robić innym ludziom. I pamiętajcie, ludzie zatrudniani przez kolejnych ludzi i znający tylko tych kierowników, nie was, to nie są wasi ludzie. To oni już będą kochać tamtych ludzi. Także i to jest też niebezpieczne, bo jakaś część firmy, wiesz, może po prostu stawiać warunki, bo on nie czuje ciebie i mówi, na przykład, pani Bato, gdyby nie pani, to ja bym tutaj nie pracował, czy nie pracowała. Tak, to jest świetne, że pracują, bo się lubimy, pracują, bo się czujemy i wtedy firma jest bardzo silna. Gdy się coś dzieje, jest świetnie, bo te osoby wiedzą, że to się dzieje coś nam wspólnie, a nie ktoś mi powie, że ale co mnie to obchodzi, proszę panią, tak? To nie ma nic gorszego wtedy. No i on zaczął zatrudniać ludzi sam, od nowa i wszystko mu fajnie od nowa, wiesz, wzrosło. No to jest bardzo cenna wskazówka, myślę. Tak. A szczególnie, no, moi drodzy, widzicie tutaj sprawdzona. Przykład przedsiębiorcy Beata, która zatrudnia tak dużo osób, pomimo tego dalej osobiście to wszystko się tutaj dzieje. Tak, posłuchajcie, nawet miałam 2-3 osoby, które już dalej były, bo jakiś dyrektor mi za bardzo ich ode mnie odsuwał i ja, zwalniając tego dyrektora, biorąc tych ludzi do siebie, oni mówią, no bo pani Beato, ta osoba mi mówiła, że lepiej z panią nie rozmawiać i tak dalej. Potrafią być ludzie, nawet nie uwierzycie, którzy będą specjalnie opowiadać, że ty coś mówisz jako szef do swojej grupy, a ty tego nie powiedziałeś, więc bardzo jest ważne, żeby być z dyrektorami, z kierownikami, ale z ostatnimi ludźmi również spotykać. Oni muszą cię czuć, że oni mogą przyjść też do ciebie, gdyby się coś działo. A powiedz mi, a jak często masz takie spotkania z zespołem? Macie je w formie online, na żywo? Na przykład, że wszystkich dyrektorów, wszystkich filii spotykacie się w taki sposób razem? Wszyscy dyrektorzy i kierownicy to są codziennie. Ale nie, to są 200 osób, co miesiąc, co dwa, to wszystko zależy, czy my chcemy... Na żywo?
Na żywo przyjeżdżają. Tak, jest teraz, będzie 300 osób znowu 19 kwietnia i znowu wszystkie będę Masz widzieć. Takie integracje, spotkania? Gdzie... Spotkanie, siedzimy, rozmawiamy, tak jak teraz. No słuchajcie, co w której... I najlepsze jest to właśnie, że mówię, niech ktoś opowie, w której chwili co się dzieje, super. Jak zapobiegł temu i się inna chwila. Ja też miałam doświadczenie, networking. To jest super. Po prostu spotkanie networkingowe. A online'owo też jakiś masz, nie wiem, co tydzień jakiś rytuał, że masz jakąś naradę? Nie. Czy jakiś Zoom operacyjny? Nie. A twoi ludzie to robią, takie spotkania? Nie muszę. Nie, bo rozmawiamy oczywiście, że musimy mieć kontakt, tak, nie musi być to na Zoomie, mogą jak chcą, jasne. Ale jeszcze co jest bardzo ważne, robić spotkania raz na jakiś czas integracyjne. To jest coś wspaniałego, robię takie spotkania, nie wiem, robiłam to w formie na przykład Wigilii, to były pielęgniarki, wiesz, i one wtedy, pani Beatko, ja panią kocham, i jest cudownie, a ja wtedy rozdawałam prezenty, zaczęłam robić losowania, wycieczek za granicą, coś jeszcze, aż mi już dyrektor ekonomiczny mówi, Beata, stop, ja mówię, ale to jest moje. Mogę rozdawać, jak widzę, jak oni się cieszą, wiesz, a tak bardzo pracują, czy jakieś dawałam na masaże, niespodzianki rąk, stóp, że tak ciężko pracują, chodzą, tak? Ale integracyjne spotkanie jest ważne dla osób, które działają i są tym mózgiem administracyjnym. Oni muszą się znać, bo jak są we wszystkich filiach, ze sobą kontaktują się, muszą siebie znać i lubić, dlatego że maile są bezduszne czasem. W ogóle możesz, być, możesz się lubić normalnie, a jak się nie znasz, to te maile inaczej czytasz, prawda? Więc ja nie lubię czegoś takiego, a już tym bardziej rozwala mnie, jak ktoś siedzi obok w pokoju i on do kogoś napisał maila i czeka dwa tygodnie, aż... To jest po prostu nie do... Tak się zdarza. Nie do pomyślenia, więc ja zawsze mówię, słuchajcie, jak ktoś mi napisze maila, to ma zaraz po premii, najpierw rozmawiacie, a maila możecie sobie wysłać jako jakieś poparcie czegoś, tak? I bardzo ważne są spotkania integracyjne i na przykład w 2021 mówię, dobra, to spotykamy się, te 200-300 osób, robię imprezy w jakiejś restauracji i co, sierpień, no to strój do Rzymki. Wszyscy się ubrali sobie w stroje ludowe, pięknie dyrektorzy, no po prostu śmialiśmy się, bo to było świetne, tak, zrobiliśmy, nie wiem, dojenie krowy tam, tak dalej. Dobra, że sobie, że takie są fajne rzeczy restauracja potrafi przygotować. A w tym roku, na przykład 22, przebraliśmy się lata 70. Słuchaj, peruki, dzwony, kolorowe ubrania. Cudownie było. I po tym wszystkim pracownicy na drugi dzień zawsze są, wiesz, do siebie już jeszcze bardziej mięsi, wspominają, widzą zdjęcia. To jest bardzo ważne, żeby była atmosfera rodzinna. Bardzo, bardzo. To jest super, ja się też pod tym podpisuję, bo bardzo o to dbamy w naszych projektach, aby właśnie dbać o siebie wzajemnie i często ze sobą rozmawiać, spotykać się i integrować, bo to jednak... cementuje zespół i powoduje, że właśnie on jest jak skała. Tak, a ja już teraz spotkania robię takie dla przedsiębiorców, dla różnych prezesów, żeby mówić do nich właśnie o tym. I na szczęście nas jest ESG, ale znowu nie róbmy tego sztucznie, żeby dbać o ale to na Wall Street będziesz miała okazję. A ja to robiłam, tak. Powiem więcej, tak, jak się spotkamy na Wall Street. Ale jeszcze... Beata, gdybyś miała zacząć wszystko od nowa. Jeszcze raz. Co byś zrobiła, mając tą wiedzę i umiejętności, którą masz teraz? Wszystko to samo, ale milion razy szybciej. Już bym się nie stresowała. Już bym od razu kilka filii, no bo już u mnie teraz zrobiła, tak? To jest normalne. Najpierw w ogóle nie wzięłam coś... A po jakim czasie ty to zaczęłaś skalować od momentu startu biznesu? Czyli w którym roku tak, wiesz co, tak powiedziałaś sobie, idę do maksa? Po 4 latach chyba tak niechcąco, że to jest wskazówka też dla osób, które zaczynają biznes, żeby nie dawać sobie presji, żeby już... Absolutnie. Zapamiętajcie, nauczcie się, bądźcie wręcz znudzeni już tym, że tak znacie to jak własną kieszeń. I wtedy bardzo łatwo idziecie dalej. Wy nie możecie czuć strachu, nie możecie czuć, jak teraz czasowo to połapiesz. Nie, to ma być tak robione, że łagodnie to przechodzi. Czuję, że masz więcej wtedy może na głowie, ale nie szkodzi. Masz też więcej ludzi, którzy ci pomagają w tym, tak? Co tam wyczuwasz? No, dzieje się. Beata Dżabga powinna być, myślę, prezesem NFZ-u. O Jezu. Albo nie wiem, czy jest taka funkcja w ogóle. Oczywiście, że jest. Ale osoba, która kieruje tym. O, wszystkim. Na pewno to bym. Tak, wiesz, co tutaj... Dużo by się dobrego, myślę, wydarzyło w tym czasie. Bardzo dobrego. Bo co cię powstrzymuje? Nigdy nie kandydowałam. Na tyle różnych zainteresowań i kierunków, to weź zmień tą Polskę pod tym kątem. Bardzo chętnie bym doradzała, jeśli chcieliby mnie wysłuchać, bardzo chętnie bym doradziła ministrowi zdrowia. Bardzo chętnie, bo wiem, że można zrobić tak, że się nie stoi w kolejkach. Można zrobić tak, że to wszystko lepiej funkcjonuje.
Mam na to patent, no ale. No to co? Nie to pyta. Mamy pomóc tymi? Nie. Mamy się w to zaangażować jako klub. Również mamy dojścia, a nie wiem, możemy też zagłosować wspólnie na trochę tysięcy. Nawet widzisz, już kiedyś byłam radną. Ale no, nie, no, takie podejście było odgórne. Że tutaj, odgórne powinno być takie, lubię, żeby dać pieniądze na tą służbę zdrowia, żeby naprawdę kochać tych pacjentów. I ci ludzie tacy jak ja, pasjonaci, jakby się tym zajęli, na pewno byłoby super. Na pewno, na pewno. Ja wiem o tym, to się daje, jestem praktykiem. Proszę bardzo, jak ktoś mnie poprosi, będę nawet chociaż doradcą. Czy nie, no myślę, że tutaj ktoś na tak. Proszę, napiszcie na czacie, kto bym widział Beatę Dżembę jako prezes NFZ, która... Dobrze, to lepiej ministrem. Bo prezes NFZ to jest zależniony od ministra. Mam na myśli najważniejszą osobę w kraju odpowiedzialną za żeby pacjenci byli zdrowi, nie było kolejek i w ogóle wszystko na NFZ. Dajcie znać, proszę, kto był, zrobię taki sondaż, ankietę na żywo. Żeby nie musiał być prywatnie. W komentarzu napiszcie, już zrobimy zaraz screeny. Zgłosimy, że mamy poparcie. Nie, no ale serio, piszcie, działamy. Okej, a Beata Dżembę za 5-10 lat? Wiem, że nie planujesz tak długo panu, bo świat się zmienia. Mówiłam, tak. Ja wiem o tym, bo te zmiany są teraz tak duże i to był kosmos, co się dzieje ostatnio. Słuchaj, ja myślałam, już ci powiem, już nie czekam na koniec pytania. Powiem ci, za 5-10 lat. No. Myślałam, że ja będę sobie tak pomału zwalniać. Pewnie wy też tak myślicie, że popracujecie, firma będzie fajna, może będziecie dzieciom dacie sprzedać i tak dalej. Ja też tak myślałam. Ale ja wcale nie zwalniam i ta Beata za 50 lat będzie cały czas miała dużo na głowie. Ale z drugiej strony myślę, że ci ludzie, którzy bardzo działają, mają dużo na głowie, oczywiście, że gdzieś tam powinniśmy o ten balans troszeczkę o tym pomyśleć, żeby nie przeholować i być zdrowym. Ale ci, co działają, ci się nie starzeją tak szybko. Naprawdę. Ja wiem, bo mam seniorów, nawet widzę. Ludzie, którzy chcą odpoczywać, oglądać odcinki jakieś, oni za chwilę już są chorzy, tylko tabletki i wszystko ich boli. Czy to tak bez słodzenia? Ale ja po prostu bez tego. To tak bez słodzenia, to młodniejesz. Znamy się już kilka lat i co life jakby... Bo co firma, to wiesz, muszę mieć więcej energii. Nie. Super, naprawdę. Teraz otworzyłam kolejne trzy. Ja chcę jakąś z tobą stworzyć to. O! Jak zmłodnieć, to działamy. To mi się podoba, tak? Uważaj. Tak, jeżeli na lucy, w lesie jeszcze większa jest energia. Super. A miało się dziać. Tak, się dzieje i jest dużo dobrego, więc... Ale kto ci podpowiedział, że ma być hotel? My kto cię wzmocnił? Powiedz, że ja dość. To też były niełatwe momenty w trakcie budowania naszego obiektu. I trzeba było się dobrze nastawić, jak były tutaj tu wojna, tu pandemia, tu inflacja. Tak, prawda, rozumiem. My tutaj się wzięliśmy za budowę, ale to też właśnie to, z kim otaczamy się, z kim przebywamy, ta energia. Tak, bo ja pamiętam, jak Adam tak mówił, już tyle domów, tyle wszystkiego. No super, ja byłam zaskoczona i gratuluję ci. I właśnie mówiłam, że może jeszcze hotel tam, nie? Jednak ja cię ten hotel. Tak, no, było niełatwe. Zapraszamy, moi drodzy. Super, brawo. Marko, tak jeszcze gdzieś tam powoli dobiegając do końca. Mamy dzisiaj przedsiębiorców wśród oglądających nasze spotkanie. Wiele osób napisało o takiej branży. Sporo powiedziałeś, ale jeszcze takie dzisiaj, teraz, 2023 rok, mamy 5 kwietnia, czas się zmienia, mamy czaty, mamy Facebooki, mamy możliwości. Co byś zrobiła na miejscu właśnie tych przedsiębiorców? Na co postawiła dzisiaj, aby na bazie twojego doświadczenia, które zdobyłaś tworząc imperium w branży medycznej, bo tak to trzeba nazwać, aby właśnie tym przedsiębiorcom coś takiego doradzić i dać im jeszcze otuchy? Co powinni dzisiaj, na co powinni postawić teraz przede wszystkim przedsiębiorcy? Posłuchajcie, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, my nie mieliśmy łatwo. 23 lata temu nie było też tak łatwo i nie było tych internetów. Ale i tak dalej, co żeśmy wymieniali. Ale tak naprawdę musicie wiedzieć, że rynek jest wciąż taki sam pod kątem tego, że jest zmienny, zawsze będzie zmienny. Nie ma nigdy tak cudownie, że wszystko będzie tak ułożone i już macie strategię swoją ułożoną i już jest stagnacja. Nie, rynek się wciąż zmienia. Mamy czy inflację, czy wojnę jakąś, czy kolejne rzeczy. Teraz już wszystko naraz się zbiegło, jeszcze jakiś COVID i tak dalej. Po prostu trzeba przejść do tego, że przeplatamy nogami, cokolwiek, nie, jakiekolwiek kłody są, no to po prostu wiemy, że mamy zawsze do czynienia ze zmianami. Zmiany, no i po prostu musimy do tego podejść. Elastyczność i tak jak tutaj mówiliśmy, nie przejmować się rzeczywiście, no bo zawsze będziemy możemy jakiś błąd zrobić, no i co z tego, możemy gdzieś coś stracić, no to straciliśmy, fajnie, no to szkoda tych pieniędzy, ale idziemy dalej, tak? Nie mówię o stratach milionowych jakichś tam, tylko tak jak mówiłam, że gdzieś tam doliczycie się, że ojejku, mogliście tu więcej zarobić, a jednak tu jest na minus jakiś mały i tak dalej. Idziemy dalej.
musimy po prostu mieć te cechy takiego charakteru, że nie przejmujemy się, jesteśmy odpowiedzialni oczywiście. Jak wzięliśmy się za tą firmę, to musimy wiedzieć, że to jest praca no i tyle. I podejść do tego, tak jak mówiliśmy, żeby być bardziej optymistycznym. I to tylko nas ratuje, że jesteś optymistyczny, że masz energię, siłę, marzenia i wizję. I tyle. I to jest normalne. 2023 mówisz. No tak. Dobrze, to są kolejne lata, gdzie wy kiedyś będziecie mówili tak, co robiliście, ale kolejne lata też będą jeszcze inne, będą się zmieniać. Nie tylko opcje polityczne, ludzie, firmy, następne młode osoby będą za 10-15 lat kolejne rzeczy robić podobne do was. Będziecie mieć konkurencję. Wciąż jest to samo. Ja całe życie swoje miałam to, że miałam konkurencję, myślałam o tym, jak wygrać tą konkurencją, jakością, ilością i tak dalej, prawda? Moi drodzy, także nastawienie, zespół, radzenie sobie dzisiaj tutaj pełne wskazówki, notujcie i wdrażajcie w życie, bo działanie jest na pierwszym planie. Natomiast obiecałem też klubowiczom, bo ostatnio na mentoringu mnie pytali, jak Beata Dżazda buduje dział handlowy i marketing, bo jednak każda firma, nawet jak jest najlepszy produkt i usługa, no to bez sprzedaży, no to dalej jest tylko najlepszym produktem, o którym wie właściciel. Pamiętacie? Jak to robisz, że masz tak dużo tych klientów, w jaki sposób się promujesz? Jakbyś mogła trochę podpowiedzieć przedsiębiorcom, którzy nie działają na takiej dużej skali jak ty. Pamiętajcie, że marketing musicie mieć znowu w sobie. Przedsiębiorca musi umieć i myśleć. Też to nie jest tak, że dział jakiś tam otworzysz i tam to będzie szło. Nie, dlatego że to musi iść tak, jaką ty masz strategię i jaki ty jesteś, jaka jest to osoba, która ma tą firmę. Ja się z wieloma pomysłami absolutnie bym nie zgadzała myślimy, robimy burzę mózgów i na końcu i tak decyduję, w którą stronę idziemy. I jeżeli chodzi o budowanie, to wy jako przedsiębiorcy musicie wiedzieć, jaką macie usługę, bo to jest bardzo ważne. Teraz też trudno tutaj powiedzieć jedną receptę na to wszystko, ale jak budowałam, już powiem, do HR-u to już mówiłam, tak? A do działu całego sprzedaży, to jest akurat firma medyczna, no to ja tutaj nie miałam jakiegoś działu sprzedaży. Ja sama ustalałam z moim marketingiem, co robimy. Aha, robimy usługi, które będą, nie wiem, na godzinę, tak, no, muszą się różnić jakością. Że ten lekarz przychodzi na godzinę, że jest punktualnie i tak dalej, i tak dalej. Ja musiałam tak w ten sposób się reklamować. To jest ta reklama moja, taki marketing. Ciężko mi powiedzieć inaczej. A dział sprzedaży, musisz mieć osoby takie, które będą też się cieszyły, że przynoszą coś, mają też z tego prowizję. No to nie ma innego wyjścia, tak? I znowu, zatrudniasz sam, bo musisz czuć, czy te osoby rzeczywiście są takie, o co ci chodzi, czy potrafią iść, mówić, rozmawiać, jak ciebie przedstawiają. To nie ma być osoba, która przyjdzie i mnie zanudzi, tak? Bo powiem w ogóle, co to za firma. Ile razy ktoś do mnie dzwoni, jak zaczyna nawet już rozmowę, może to jest świetna firma, świetny produkt, ale ja mówię, przepraszam, mam spotkanie, już nie chcę tego słyszeć więcej, tak? Więc to jest bardzo ważne. Jakie masz ludzi też w dziale takiej sprzedaży? Czyli powracamy trochę do tego punktu, który muszę się, czyli ten entuzjazm. Ludzie z energią, oczywiście, ludzie z pasją, muszą kochać to, że idą, a nie przychodzą. Zatrudniasz ludzi, którzy przyjdą i oni ci tylko mówią fajnie przy zatrudnieniu, a tak naprawdę nie wniosą nic. No ale też jakby mocno rozwijasz marketing online, bo widać cię wszędzie w internecie i waszą firmę i jesteście na billboardach, to tam. Wiesz co, ale to akurat nie jest mi potrzebne, to nie jest mi potrzebne, żeby zdobyć pacjentów. Mi chodzi bardziej o to, żeby pokazać, że da się w służbie zdrowia za te same pieniądze, bo ja wszystko mam z NFZ-em, robić z jakością. I oczywiście jest tego za mało, bo minister zdrowia no niestety nie przeznacza w Polsce tyle pieniędzy, ile powinien. No ale co zrobić? Było przed chwilą głosowanie, był sondaż. Ile osób by chciało właśnie ciebie jako minister zdrowia? I powiem ci, że jest lawina komentarzy. Także, moi drodzy, tak przekonujmy Beatę do tego, tak, żeby zdecydowała się na kierunki. A za chwilę minister NFZ zabierze mi kontakt. Zdrowie w Polsce byłoby na dużo większym poziomie niż jest. Radzą to świetnie, ale my, którzy też właśnie jesteśmy praktykami, to nas powinni się pytać, bo to my to dotykamy, co pacjentowi można było stworzyć lepiej i... No, to są pytania w ogóle o publiczności, ale zaraz powiedziemy, ile godzin dziennie pani Beata pracuje, od czego by zacząć, gdyby pani rozpoczynała na nowo. Gdybym zaczęła od nowa, zaczęłabym od tego samego, tylko pewnie szybciej, bo mam wiedzę, no to jest normalne, tak? I szybciej bym już wiedziała, że mam się nie przejmować głupotami, że tą energię powinnam na inne rzeczy przeznaczyć. Także dzisiaj, moi drodzy, podatki i zdrowie. Bardzo fajne tematy, bardzo na czasie i bardzo, myślę, ważne. Nie... No, ale nie tylko zdrowie, bo ja nie mam film, no, tylko zdrowie. Ale tak wyszło. Tak wyszło. Natomiast, tak, na sam koniec chciałbym pytać cię, bo będziesz występowała na Wall Street w panelu
o roboczej nazwie Biznes w kobiecym stylu, czyli jak kobiety tworzą takie imperia biznesowe jak ty. O czym opowiesz w trakcie Wall Street? Opowiem przede wszystkim o tym, że nie jestem feministką, że uwielbiam jak mężczyźni pracują i będę chciała pokazać, że to nie chodzi o to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, tylko chodzi o osobowość. Ale oczywiście, jakie cechy my kobiety do tego jeszcze biznesu dodajemy i jak to w sumie wychodzi. Więc nie chciałabym dzisiaj o tym już opowiadać. I zaczynać tego taki przedsmak tytułu i że coraz więcej tych osób jest. Ja pamiętam w 2005, 2004 to, a nawet później w Teatrze Wielkim, jak otrzymałam różne statuetki, Business Center Club, to tak były same czarne garnitury, ja w czerwonej sukience szłam, także mało tych kobiet było i tam jeszcze dwie jakieś może inne. Mam nadzieję, że teraz się więcej osób zdobędzie na to, żeby działać, a ja bardzo chętnie podpowiem, co powstrzymuje kobiety i co nie powinno powstrzymywać. I na pewno mężczyźni wasi będą dumni z was, że się rozwijacie. Super, moi drodzy, będzie można spotkać Beatę Żazgę na konferencji Wall Street w Karpaczu już 26-28 maja. Bardzo ci, Beato, dziękuję za kolejną Czekam na pytania. Na kolejną naszą rozmowę na żywo. Tak.